Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Lectio Divina w kaplicy u sióstr Urszulanek tutaj w Legionowie. Dzisiaj będziemy rozważać i modlić się Słowem Bożym, które jest przeznaczone na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Poprośmy więc Ducha Świętego o światło, o otwartość i gotowość naszych serc na przemianę. Bóg poleciwszy Abramowi, wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten kraj, oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Pan moim światłem i zbawieniem moim, Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś
Twoją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują. Jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Dzisiejsze czytania, które usłyszeliśmy, podkreślają znaczenie wiary. Wiary, która jest znakiem pełnej ufności, którą my jako chrześcijanie pokładamy w Bogu. Dzisiaj w szczególny sposób jesteśmy zaproszeni wraz z Jezusem i Jego uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem, aby wejść na górę i wsłuchać się w słowa, które budują naszą wiarę, które je umacniają. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Wczesna tradycja chrześcijańska sytuuje to wydarzenie na górze Tabor. Jest ona odległa 8 kilometrów od Nazaretu, więc przypuszczamy, że Jezus bardzo często na nią spoglądał. Góra Tabor, góra przymierza, góra przemienienia. To góra spotkania człowieka z Bogiem.
na tej górze Bóg pokazuje chwalebną twarz Jezusa. Oglądając Jezusa, oglądamy samego Boga. Słuchając Jezusa, słuchamy samego Boga. Scena, którą mamy w Ewangelii, można powiedzieć, że jest zakończeniem pierwszego etapu ziemskiej działalności Jezusa, w której została wskazana tożsamość Jezusa. Jest On Synem Bożym. Ta scena przygotowuje nas do drugiej części działalności Jezusa, w której punktem kulminacyjnym jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wielki Post, jak już mówiliśmy sobie na poprzednim naszym spotkaniu, to szczególny czas na przemianę człowieka, czas radykalnej zmiany jego myślenia i przemiany ludzkiego serca. Najważniejszą istotą tej przemiany jest wiara. Wiara, która nie stawia oporu, nie stawia żadnych ograniczeń. Wiara na wzór tej wiary, którą widzimy dzisiaj w pierwszym czytaniu u Abrama. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Tą samą zasadę można powiedzieć, że Bóg stosuje do każdego człowieka. Do człowieka, który bezgranicznie ufa i wierzy Panu Bogu. Z każdym z nas Pan Bóg zawiera przymierze. Otrzymujemy od Pana Boga obietnicę Królestwa Bożego. Tak myślę sobie, że każdy z nas miał w życiu taką sytuację, kiedy Pan Bóg o coś go prosił i my wtedy musieliśmy naprawdę zaufać. Do tego potrzebna naprawdę była wielka wiara, aby pójść za tym głosem, aby zostawić wszystko i pójść tak jak Abram, aby wyjść z rodzinnego domu. Naprawdę do tego potrzeba wielkiej wiary, zaufania. I czas Wielkiego Postu jest tym czasem budowania tej naszej wiary i wzrastania w niej. Wielki Post przygotowuje nas także do ponownego przeżywania tych samych największych tajemnic chrześcijańskich, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Bez wiary jest to dla nas niezrozumiałe i bardzo trudne. Przemienienie Pańskie, o którym słyszymy dzisiaj w Ewangelii, zapowiada nasze zmartwychwstanie. Tak, ono naprawdę zapowiada nasze zmartwychwstanie. Zapowiada przyjście Chrystusa, który zgodnie z zapowiedzią, którą słyszeliśmy tutaj w drugim czytaniu, przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. Musimy pamiętać, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus naprawdę oddał za nas swoje życie, aby nas zbawić i naprawdę każdego z nas przemieni. Bo tak jak czytaliśmy w drugim czytaniu, ta ojczyzna tutaj ziemska jest tylko przemijającą naszą ojczyzną. Prawdziwa ojczyzna nasza jest w niebie. Chrystus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, bo chce ich umocnić i przygotować na to, aby weszli na jeszcze inną górę, na Kalwarię. Dlatego też nie dziwi nas to, że apostołowie czuli strach, byli przelęknieni, bo prawdziwa wiara to nie zachwyt i uniesienie. Prawdziwa wiara prowadzi przez krzyż. I ta przemiana w blasku chwały, która się dokonała na górze Tabor, była, aby pokazać, że droga do chwały prowadzi przez krzyż. I dla nas jest to naprawdę wielka nauka na ten czas Wielkiego Postu.
bardzo często czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus, jak chciał się modlić, jak chciał spotkać się z Ojcem, wychodził na miejsce odosobnione, na pustynię, wchodził na górę, aby spotkać się z Ojcem. My też chcemy wsłuchać się w Słowo Boże i też chcemy wyjść na górę, aby słuchać Jego słowa. I bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj tutaj, w tej kaplicy, w takim miejscu, gdzie możemy patrzeć na Pana Jezusa, na Jego twarz, która się przemienia. Panie, nie zakrywaj przed nami swojego oblicza. Medytacją. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że głos Ojca mówi: słuchajcie Jezusa. Medytacja polega na tym, żeby właśnie słuchać słowa, żeby nie przegadać tego słowa. Dlatego czytamy kilkakrotnie tekst i potem zatrzymujemy się nad tym fragmentem, który najbardziej do nas przemawia. Dlatego zapraszam teraz do przeczytania tych wszystkich fragmentów, które są nam dzisiaj dane, i spróbujmy usłyszeć to, co chce Pan Bóg dzisiaj do nas powiedzieć. Czas oracjo. Teraz my mówmy do Boga, dziękując Mu, uwielbiając Go, prosząc o coś, przepraszając za coś. Uczyńmy te słowa słowami modlitwy. Zwracajmy się bezpośrednio do Pana Jezusa, który jest tutaj ukryty w Najświętszym Sakramencie. Niech te słowa wybrzmią jako modlitwa. Kontemplacjo. Spróbujmy podczas dzisiejszej kontemplacji wejść razem z Jezusem i z uczniami na górę Tabor. Spróbujmy być razem z Jezusem. Co takiego czuję podczas przebywania na górze Tabor? Jak się czuję w obecności Jezusa? Co czuję, kiedy słyszę głos Ojca, który mówi, że On jest, że Jezus właśnie jest Jego Synem umiłowanym? Jak mi jest na tej górze Tabor? Zejdźmy teraz powoli z góry Tabor do naszej rzeczywistości i podzielmy się tym, co nasze serce zdołało usłyszeć i doświadczyć podczas naszego spotkania Lectio Divina. Zapraszam. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy za tydzień, we czwartek, na kolejne spotkanie. Ja osobiście życzę owocnego czasu przeżywania Wielkiego Postu i wygospodarowania tego czasu, aby jeszcze raz wejść na górę i wpatrywać się w oblicze Pana Jezusa.